Witajcie! Założyłem, słuchajcie, tą żółtą maskę. I niby tutaj, tak jak linię widzicie, jest prosta, fajna. Ale kurczę, coś mi w niej nie pasuje, nie wiem czemu. Taka sztuka po prostu i chyba to trzeba będzie zostawić tą sztukę. Bo w sumie ona tutaj ma dosyć, w porównaniu z tą czerwoną, to ona ma ładną płaszczyznę. Tutaj tylko przy zawiasach jest trochę. Tutaj wybrzuszona. No jest taka trochę potentegowana. No czerwona to już jest rzeczywiście kaplica. Ale jeszcze raz Wam pokażę. Ją tu skręciłem, ona się trzyma tak, kurczę, że nic nie będzie się trzęsło. No jednakowoż muszę coś wymyślić. Może odkręcę z niej zawiasy i założę z powrotem tą czerwoną. No bo ta żółta jakoś mi nie świeci tutaj. No w każdym razie tak. Skrzynki wyschły, obydwie. Zobaczymy pulpit. O, tu się muszki przykleiły. Dobra, ale pulpit już niemalże suchy, bo czuję tylko lekko takie minimalne, ale zobaczcie, palce czyste, więc to nie powinno być już problemu. Właściwie to mogę pulpit przykręcić i niech on sobie schnie już na ciągniku. I tak też zrobimy. Co jeszcze? No dzisiaj muszę pospawać te koła, Wam pokażę tutaj, znaczy koła pospawać, śruby, o te tutaj, te, bo one przy odkręcaniu mi się obracają, jak widzicie, nie wiem czy to będzie widać na kamerze czy nie, ale one mi się obracają, no i po prostu nie mam jak ich odkręcić, a bez tego no nie ma szans tutaj cokolwiek zrobić, więc zaraz pójdzie w ruch spawarka i będzie spawanie tych śrub. Jeszcze poluzuję z tej strony, zobaczę czy pójdą. Jeżeli pójdą, no to już nic nie będę tutaj robił, a jeżeli nie, no to od razu też te pospawam. To tyle, tu widzicie, kobyłka przygotowana, podstawię ją tutaj pod ten element. Ewentualnie tam głębiej wrzucę i zobaczę, ale tak, żeby było wygodniej i stabilnie, to tu podstawię, żeby ona sobie tutaj trzymała ciągnik w górze, no i ściąganie koła, a potem jak zdejmę koło, podstawię palety, albo te pustaki takie duże. Jakoś się tak poukładam, ogarnę, żeby można było śmiało zdjąć zwolnicę. Spróbuję też zwolnicę sam zrzucić, a jeżeli po prostu to się nie uda, to niestety, znaczy niestety, no wołam kolegów wtedy i to zdejmiemy. Co jeszcze? Taki plan, no wiadomo, to muszę zawieźć te sprzęty, jeszcze wezmę tutaj te błotniki od Zetora. Też je zawiozę, bo tam trzeba po prostu będzie coś skompletować. Tu do tego oczywiście też będę potrzebował błotniki, ale chyba coś tam znajdę lepszego, zobaczymy. No i co? I jak uporam się z tym sprzętem, to wrzucam tutaj te. Wrzucam tego Zetora tutaj. Dobra, to na tyle. Powoli do przodu wezmę jeszcze kluczyk. Słuchajcie, i wykręcę przewody. Jeżeli się uda, wykręcę przewody hamulcowe, bo one, no po co kupować jak są. Dobra, to tyle. Aha, no i jeszcze słuchajcie, bardzo fajna wiadomość. Kamera przyszła, także mam, w tej chwili się ładuje. Muszę ją jeszcze, że tak powiem, ogarnąć, bo nie wiem gdzie się to włącza. Jak się to włącza, w przeciwieństwie do tej, którą w tej chwili używam, to ona ma, nie ma wyświetlacza. I nie bardzo wiem jeszcze jak to się, trzeba zgrać podobno z telefonem. I na telefonie coś tam, nie wiem, dla mnie to trochę, wybaczcie, skomplikowane, nigdy tego nie robiłem, no ale muszę to jakoś ogarnąć, dlatego jeszcze chwilkę po prostu ponagrywam tą kamerą, ale już tamta kamera startuje i co ciekawe, jeszcze tamta kamera ma pilota, więc też będę mógł po prostu zdalnie coś tam sobie ją włączyć, nagrywać, spauzować i tak dalej, i tak dalej. Co jak tylko poogarniam te tematy, to na pewno tak zrobię. Dobra, tymczasem odkręcam przewody hamulcowe, żeby tu sobie przygotować i zaraz przykręcę pulpit. Jak przykręcę pulpit, to może i po prostu zaraz zajmę się zegarami. Wszystko po kolei, zaraz zobaczycie. No, już pulpit zamontowany. Klakson, przełącznik kierunkowskazów. Siedzi, stacyjka. Także tu powoli jeszcze, tylko nie wiem na co są tutaj te dwie dziury. W tej żółtej tutaj mam, nie mam nic i tej w ogóle dziury nie mam. Muszę zobaczyć co tu miało być, bo naprawdę nie wiem. Chyba że wy wiecie, to piszcie w komentarzach co tutaj z prawej strony przychodzi w tych dwóch otworach. No powiem wam, że odkręcanie tych śrub to jest masakra. Tu kurczę blade biorę tą rurę i mam co targać.
dwie śruby poszły odkręcone, teraz trzecia chyba idzie, bo tutaj z tej strony wykręciłem trzy, są cztery nakrętki, bo czwartą nakrętkę znalazłem gdzieś w gratach, natomiast nie mam tej śruby, ale myślę, że ją znajdę, bo coś mi się kojarzy, że mam takie, zaraz zobaczymy nawet, ale te muszę spawać. Sorry, że tak sapię, ale kurde, co się natargam tej rury, w sensie, żeby odkręcić, no to jest moje. Także tutaj jeszcze chwilę z tym zejdzie, z odkręcaniem, ale wam mniej więcej, aha, tą śrubę, to później znajdę tę szpilkę, bo gdzieś na pewno ona powinna być. Tutaj mam tą rurę grubościenną, to ona już sama w sobie waży. O, tu już widzicie, poszła na tyle lekko, że będę mógł ją już rękami odkręcać, ale mimo to jest co robić, żeby tylko poszły bez spawania, to byłoby fajnie. O, widzicie, ta idzie, to już fajnie, to już taki można powiedzieć sukces, bo trzy się dają odkręcić. No i jeszcze jedną rzecz sprawdziłem, słuchajcie, tutaj ja w tej chwili odkręcam kluczem 27, ale on mi coś tak luźno lata tutaj. No i sprawdziłem klucz 26, bo mam taki płaski jeden klucz, no i okazuje się, że tutaj 26 wchodzi. Nie wiem, co to za model, ale w żadnym zestawie nie znalazłem klucza nasadowego 26. No i tą 27 odkręcam, ale jest trudno, no. Dobra, jeszcze zostały, tak, tutaj nie było nakrętki, więc jeszcze 4. Zobaczymy, jak pójdzie. No, coś tam pospawałem. Nie wiem, jak mnie słychać, bo w masce jestem, ale muszę jeszcze jedną dospawać. No, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Się nie chciała tak jak trzeba łapać, ale kijowo ją trochę wziąłem. Muszę to chyba poprawić. Te na dole tyle, o ile jak koło zdymę, to i tak to będę czyścił, żeby to zrobić porządnie. No ale zobaczymy. Niestety i taka robota się trafia. Zwolnica zjęta. Już trochę ją wstępnie oczyściłem. Szczęki nadają się, więc tutaj nic nie będziemy zmieniać. Też muszę je tylko oczyścić, odtłuścić, bo tutaj trochę jakiegoś badziewia, tutaj trochę oleju, także to wszystko też poczyszczę. Simmering ten tutaj idzie do wymiany. Jakieś tam inne o-ringi i tak dalej, to wszystko pójdzie do zrobienia. No ale najważniejsze, że ten temat żeśmy ogarnęli. Teraz to tylko czyszczenie jeszcze dzisiaj zostało. No i w poniedziałek do sklepu po te wszystkie uszczelniacze, uszczelki i tak dalej. No i będzie składanie tej zwolnicy. Ja ją sam złożę, bo te cylinderki też pozakładam, bo to nie jest problem. Tam tylko będziemy, jak będziemy wrzucać, to zawołam chłopaków i tyle. A tak to jeszcze właśnie czyszczenie szczęk, czyszczenie taśmy. No praktycznie można zakładać. No, to tyle z dzisiejszej akcji. Widzicie, już tutaj pokazywałem wam wcześniej konsola, przełącznik kierunków, klakson zamontowany, starter zamontowany. No, tak jak mówiłem, instalacji na razie nie montuję, bo tu trzeba wszystko z tyłu skończyć, dopiero jak będą błotniki. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Witajcie! Małe zakupy, będziemy kończyć 60. Tutaj widzicie zestawy uszczelek, o-ringów, szymeringów, te zębatki gumowe takie też. No i dwa cylinderki hamulcowe idą tutaj. Jeden na lewą stronę, drugi z prawej. Wszystko będziemy robili. Jeszcze tu muszę, widzicie, taśmę tą oczyścić. Tam jeszcze posprzątać w środku i wszystko będzie elegancko. Jeszcze tutaj ten bęben hamulcowy też doczyszczę, ale to wszystko powoli.
Ale zanim. Aha, no oczywiście potem to samo z drugą stroną robimy, ale zanim to jadę zająć się drewnem, bo chcę ten temat też to jeszcze tam poukładać, posprzątać. Także dzisiaj będzie akcja drewno, wożenie drewna dębowego. No i jeżeli zdążę, to zabiorę się za tą zwolnicę. Zobaczymy, jak pójdzie. Tymczasem w drogę.